Kiedy minie błękitna godzina, noc zrobi się czarna, a na niebie zapalą się gwiazdy, to czas na astrofotografię. Ale nawet jeśli nie mamy potrzebnej wiedzy czy specjalistycznego sprzętu, możemy pokusić się o proste, ale dobre, ciekawe ujęcia nocnych krajobrazów. Tylko jak to zrobić? Do tego typu zdjęć potrzebujemy bezchmurnego, rozgwieżdżonego nieba, niezanieczyszczonego światłem. Zatem im dalej od większych miast, tym lepiej. A jak to wygląda w realu, możemy sprawdzić, badając mapę zanieczyszczenia światłem. W Polsce najlepsze obszary ciągną się wzdłuż naszej wschodniej granicy. Najsłynniejszym miejscem do fotografowania nocnego nieba są tradycyjnie Bieszczady. Jeśli chcemy, by nasze nocne zdjęcia miały indywidualny charakter, poszukajmy pierwszego planu, który wzbogaci kompozycję. Mogą być to rozległe górskie krajobrazy, ale mogą być to również atrakcyjne sylwetki nagich drzew czy zabudowań. Bardzo atrakcyjnie może wyglądać również spokojna tafla wody odbijająca gwiazdy. Jeśli chodzi o sprzęt, absolutnie niezbędny będzie stabilny statyw, gdyż nie unikniemy długich czasów naświetlania. A skoro długie czasy, przyda się również bezwstrząsowy sposób wyzwalania migawki, na przykład wężyk spustowy, pilot, dwusekundowe opóźnienie lub zdalne wyzwalanie za pomocą aplikacji w smartfonie. Nie zapomnijmy również o dobrym naładowaniu akumulatora i zapasowych bateriach. Nasz aparat musi mieć możliwość manualnych nastaw i z nich tym razem skorzystamy. Pamiętajmy, że Ziemia jest w stałym ruchu, a co za tym idzie, nasze gwiazdy przemieszczają się po niebie. Żeby zatem nie naświetliły się w postaci jasnych kresek, czas naświetlania nie może być zbyt długi. Może nam służyć tak zwana zasada 600, kiedy 600 dzielimy przez długość ogniskowej. A zatem dla 16 mm bezpieczny czas to 37 sekund, dla 24 25 sekund, ale dla 50 mm już tylko 12. Jak widać, im krótsza ogniskowa, tym mamy możliwość użycia dłuższych czasów naświetlania. Dodatkowo, im obiektyw jest jaśniejszy, tym lepiej, gdyż otwierając przysłonę, niestety kosztem głębi ostrości, do np. 2,8, będziemy mogli zejść z czułości ISO, a zatem zmniejszą się szumy na matrycy, poprawi się ogólna plastyka, ostrość i rozpiętość tonalna zdjęcia. Ale uwaga, ustawiając wartości naświetlania, czas, przysłona i ISO, nie kierujmy się tym, co widzimy na podglądzie. Obraz widziany w ciemnościach będzie nam się wydawał z pewnością jaśniejszy niż jest w rzeczywistości. Dlatego koniecznie sprawdzajmy histogram, kontrolując, czy wykres za bardzo nie przylega do lewej strony odpowiedzialnej za czernie. Pamiętajmy też, by ostrość w obiektywie ustawić na nieskończoność. Warto to zrobić jeszcze za dnia. Przełączyć na manualne ostrzenie i lekko zablokować np. zwykłym kawałkiem plastra. Jeśli jednak nam się przesunie lub zwyczajnie zapomnimy o ustawieniu ostrości wcześniej, zaświećmy sobie na chwilę czołówką i wybierzmy na pierścieniu ostrości symbol nieskończoności, który, uwaga, rzadko kiedy znajduje się na samym końcu podziałki. Zanim jednak zaczniemy robić nasze zdjęcia, dopasujmy jeszcze kadr. W tym celu warto nam ustawić bardzo wysokie ISO i szybko zorientować się metodą prób i błędów, czy kompozycja jest dokładnie taka, jak chcemy. A jak już będziemy pewni kadru, róbmy nasze piękne, nocne zdjęcia. Tak jak wspomniałam na początku, najlepiej takie zdjęcia wychodzą, kiedy wokoło jest ciemno i gwiazdy nie mają konkurencji w postaci innych źródeł światła, zarówno na ziemi, jak i na niebie. Czyli warto nam celować w czas nowiu lub fotografować przed wschodem lub po zachodzie księżyca. Ale nocne zdjęcia z księżycem też wychodzą ciekawie, a księżyc jest sam w sobie świetnym tematem, zasługującym na osobny filmik.